Usiadłam, spojrzałam na to i zaczęłam płakać po prostu, ale to już tak płakałam i ryczałam po prostu. I to było tak jakby te wszystkie emocje, które się we mnie skumulowały przez te tygodnie wtedy już. Też na modlitwie miałam tak, że siedziałam, rozmawiałam z Jezusem, mówiłam o różnych rzeczach, o tym, co boli, o tym, co się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło. Zaczęłam przy tym płakać, bo to było takie... No niezrozumiałe, dlaczego człowiek tak się stara, a coś nie wychodzi? Czemu ciągle coś jakoś się nie udaje? No tak wtedy myślałam. Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś będę mówić o tym, jak można sobie poradzić po zerwaniu, po zakończeniu jakiejś relacji. Bardzo dużo osób się z tym zmaga, czasem ciągnie się to za kimś nawet latami, przez co ludzie poszukują pomocy u psychologów, różne terapie są tak i tak dalej. Wiem, jakie to jest trudne i chciałam podzielić się z Wami moimi doświadczeniami, tym, co mi pomogło. Właśnie zaznaczam, to mi pomogło, także jest taka możliwość, że i Wy możecie to wykorzystać i może też to Wam pomóc. Nie jest to gwarantowane oczywiście, ale chciałam się z Wami podzielić właśnie, jak to u mnie było, bo jest parę takich kroków, które uważam, że są też kluczowe. Także zapraszam do oglądania. Na samym początku też dodam, żebyście znali kontekst, mniej więcej wiedzieli, jak to wyglądało. Już od jakiegoś czasu, przed samym zerwaniem, było źle. Dużo rzeczy działo się takich, co powodowały, że dwie strony były jakoś no, niezbyt zadowolone. Nieszczęśliwe, myślę teraz po tym czasie. Tak więc wiedziałam, że to prędzej czy później się wydarzy. Nie wiedziałam, że może aż tak szybko, ale jednak wiedziałam, że to zmierza no, w nieciekawą stronę. Tak więc w pewnym stopniu mogłam się do tego przygotować. Jakoś wiedziałam po prostu, że to nadejdzie. Tak więc jak już to się wydarzyło, to pamiętam, że pierwsze co mi tak pomogło, żeby już tak nie rozmyślać cały czas, żeby nie siedzieć w tym, jakby nie utknąć w tym jednym miejscu, pomogło odcięcie się od tego wszystkiego, co może mi jakieś rzeczy przypominać. To było trudne, dlatego że na przykład na samym osiedlu, jak gdzieś się pójdzie, to o tutaj miejsce się kojarzy, a tutaj to robiliśmy, a tutaj rozmawialiśmy o tym i tak dalej, więc to jest potwornie trudne odciąć się tak totalnie. Jednak na tyle i na ile mogłam, to zrobiłam. To znaczy jakieś profile, Facebook, Instagramy i tak dalej. Polecam odciąć mimo wszystko, bo inaczej to myślę, że może pojawiać się wciąż jakaś nadzieja, że coś się uda, albo że ktoś napisze, zobaczy relacje, post polajkuje czy coś. Wiecie jak to jest. Odcięłam się od tego, już nie oglądałam żadnych relacji, odobserwowałam profile i tak dalej. To może brzmieć, powiem Wam szczerze, trochę niedojrzale, jednak przez to, że no jestem osobą wysoko wrażliwą i to było dla mnie bardzo, bardzo trudne. I myślę, że czy ktoś jest bardzo wrażliwy, czy nie, to jednak to są takie rzeczy, które mocno w człowieka uderzają. Może są osoby, które nie będą potrzebowały takiego totalnego skasowania tych profili i tak dalej. Mi jednak to bardzo, bardzo pomogło. Wiem, że jakbym oglądała te zdjęcia, widziała co jakiś czas jakiś opublikowany post, jakieś relacje, a to robi to, a to tamto, to ja bym nie mogła się jakby od tego uwolnić. Wiem, że to by mnie tłamsiło. U mnie jest ważne to, żeby ruszyć się do przodu, żeby nie utknąć w jakimś miejscu. Pamiętam też, że dużo razy mamie mówiłam, że czuję się jakbym była w pułapce i właśnie to pomogło mi z tego wyjść, że jakby ten rozdział się zakończył, koniec z tym. Trzeba otworzyć się na coś nowego, na coś, co przygotował Bóg. Widocznie tak miało być, widocznie to nie było dla mnie, to nie dawało dobrych owoców i musiało się to tak skończyć. Także ważne, żeby ten rozdział zamknąć. Także polecam jednak od tych profili się odseparować i nie oglądać tego, a przynajmniej na początku. Kolejny krok, który tak bardzo mi pomógł, myślę, na początku samym, to była osobista więź z Jezusem. Co to znaczy? Bo nieraz powtarzam to na filmach. Chodzi mi o to, że ja po prostu rozmawiałam. Rozmawiałam dlaczego tak? Jakby pytałam się, co ja mam poprawić w kolejnej relacji, jeśli będę, czego to ma mnie nauczyć. I ja zauważyłam, że Jezus naprawdę mi to pokazał, co ja powinnam zmienić i co było niedobre, co mu się nie podobało. Także to też tak jakby taką lekcję dla mnie przygotował właśnie z tej relacji. On pozwolił mi przejść to na spokojnie, bez jakiejś paniki, bez rozpaczy. To było takie, tak, to musiało się wydarzyć, to nie było dla mnie dobre, było to, to, to i to. To i to trzeba zmienić, to była taka właśnie lekcja. Teraz mam kolejny sposób dla Was i to może brzmieć zaskakująco, to może być zaskakujące, możecie być w szoku, niektórzy mogą się z tym w ogóle nie zgodzić i powiedzieć, że to jest niemożliwe, bo jednak człowiek to człowiek i tamta konkretna osoba interesuje i tak dalej, ale zobaczcie, ja sobie pomyślałam, nie wiem jak to określić, naprawdę, możecie się ze mną nie zgodzić, ale jest masa chłopaków, jest masa dziewczyn, tak? Także jeśli z tą konkretną osobą nie wyszło, widocznie tak miało być, widocznie nie byliście dla siebie. Ja widziałam, że u mnie w mojej relacji dużo nie grało, naprawdę dużo rzeczy i to nie szło w dobrym kierunku. Stąd ja wiem, że to po prostu tak miało być. Widocznie czeka jakaś inna osoba, z którą, jeśli jestem do tego powołana, będę mogła się właśnie poznać i coś dobrego zbudować. Można się rozejrzeć, zobaczyć, że są naprawdę wartościowi, fajni chłopacy wokół.
Można się otworzyć na relacje, co będzie na początku strasznie trudne. Może tak przynajmniej być. Nie mówię, żeby od razu zakochiwać się w kimś innym, bo to byłoby też chyba trochę niepoważne, żeby od razu tak z kogoś na kogoś przechodzić, nie wiem. Po prostu chodzi mi o to, żeby się otworzyć, żeby się nie zamykać, że tylko ta jedna osoba i to już koniec, jeśli nie ona, to już nic nie wyszło i tak dalej. Chodzi o to, żeby się nie zamykać. Wspomniałam już właśnie, żeby się nie zamykać na tę jedną osobę. Chodzi o to, żeby wyjść do ludzi. Wiecie, że na początku, na samym początku mi, to był wtedy bodajże październik, mi najbardziej pomogło co? Ja wyszłam do ludzi, ciągle chodziłam do kina, ciągle spotkanie z przyjaciółmi, jakieś wyjścia, różne atrakcje i tak dalej, na ile oczywiście pozwalały studia, żeby... Chodziło mi o to, żeby tak nie siedzieć za dużo samemu w domu. Oczywiście wiele rzeczy trzeba przepracować i siedziałam dużo z moim dziennikiem, różne rzeczy zapisywałam. Starałam się właśnie wyciągnąć jak najwięcej wniosków, lekcji, żeby to nie było takie jakieś tam doświadczenie po prostu, tylko żeby mi to konkretne nauki dało, żebym wiedziała, co mogę poprawić. Siedziałam z przyjaciółmi, bardzo dużo rozmów przeprowadziłam. To też ważne. Ja nie byłam jakby sama, też bardzo wdzięczna jestem za tych wszystkich ludzi, którzy mi poświęcili czas, którzy ze mną rozmawiali, starali mi się też na różne sposoby to jakoś tłumaczyć, albo nawet nie tłumaczyć, ale przedstawić z różnych stron. Także pasja, zajęcie jest bardzo ważne, żeby nie siedzieć bezczynnie. Ja miałam wtedy studia, właśnie te różne atrakcje, o których wspomniałam, znajomi, przyjaciele, rodzina, też właśnie kanał, też dużo na kanale działałam. Zaangażowałam się też na wspólnocie, razem zawsze lepiej. Nie miałam czasu na takie jałowe rozmyślanie, więc w taki sposób udało mi się ten niełatwy czas mimo wszystko przetrwać, mimo że wiedziałam, że to już dalej nie mogłoby iść i tak by się musiało skończyć. Ale mimo wszystko takie sytuacje nie są łatwe. Myślę, że każdy to doskonale wie. Bywają też takie, szczególnie myślę, że po długich, takich długich relacjach, nie byłam w takiej, także jedynie tutaj mogę domniemywać. Myślę, że tak jest, że szczególnie po takich długich relacjach jest bardzo ciężko się pozbierać i niektóre rzeczy po prostu nie działają, których na przykład powiedziałam, te wyjścia, wspólnoty i tak dalej. Bardzo ważne jest, żeby to przepracować, to znaczy czasem po prostu warto jest dać sobie czas, być dla siebie wyrozumiałym i czasem naprawdę też pozwolić się wypłakać sobie, po prostu. Pamiętam, że raz jedyny miałam taki moment. Miałam taki moment, że był wieczór, miałam akurat wolny wieczór i zobaczcie, właśnie w takie momenty, kiedy człowiek nie ma co robić takiego konkretnego, nie ma jakichś obowiązków czy tam zajęć, właśnie wtedy przychodzą takie gorsze myśli w takich sytuacjach. I ja wtedy usiadłam sobie i coś tam robiłam gdzieś na moich półkach, i znalazłam zdjęcia, wywołane nasze zdjęcia, wspólne uśmiechnięcie, byliśmy tam razem i tak dalej. I ja wtedy takie, to był dla mnie strasznie trudny wieczór. Naprawdę. Usiadłam, spojrzałam na to i zaczęłam płakać po prostu, ale to już tak płakałam i ryczałam po prostu. I to było tak jakby te wszystkie emocje, które się we mnie skumulowały przez te tygodnie, wtedy już, to się we mnie tak skumulowało, że wszystko wyszło. Ja płakałam bodajże przez 3 godziny. To nie było, że ja chciałabym, żeby to wróciło, że ja tęsknię czy coś. To było takie jakby odreagowanie, wszystkie emocje ze mnie zeszły. Właśnie po tym wieczorze jakby ta pierwsza taka faza, nie wiem czy rozczarowania, nie wiem nawet jak to nazwać, może żalu jakiegoś, to ze mnie wszystko zeszło i już było o wiele, wiele łatwiej. To był jakby ten punkt kulminacyjny. Więc i takie coś może pomóc, że musisz sobie pozwolić też na te emocje. Ja też na modlitwie miałam tak, że siedziałam, rozmawiałam z Jezusem, mówiłam o różnych rzeczach, o tym, co boli, o tym, co się wydarzyło. Dlaczego tak się wydarzyło? Też zaczęłam przy tym płakać, bo to było takie niezrozumiałe. Dlaczego człowiek tak się stara, a coś nie wychodzi? Czemu tak wiele rzeczy ciągle coś jakoś się... nie udaje. Tak wtedy myślałam. Zawsze w takich momentach Jezus dawał mi siłę i też jak brałam Biblię, trafiłam na różne wersety, czytałam, starałam się zagłębić właśnie w to słowo, to też mi bardzo pomagało i dawało mi siłę, że po pierwsze właśnie mogę wyciągnąć lekcję, po drugie skup się na Jezusie, skup się na wierze, a On spełni twoje pragnienia serca, także to nie jest tak, że ja jestem sama sobie pozostawiona, tylko Jezus, On wie o tym, o czym marzę, do czego jestem powołana. Więc jeśli ja będę skupiać się na tym właśnie, żeby żyć właśnie słowami Jezusa, nauką Jezusa, żeby to też dzielić się tą miłością Jezusa, to wtedy On zadba właśnie o te moje rzeczy. I ja to wtedy tak w to uwierzyłam, ja to zobaczyłam, że to naprawdę tak jest, że właśnie postarałam się właśnie o tę wiarę w te słowa. Tak sobie powtarzałam często i ja w zasadzie żyję tymi słowami, bo często się coś nie udaje, coś się plącze. Wiecie, takie życie. Nie rozumiemy wielu rzeczy. My chcielibyśmy to, a co się nie dzieje? I dlaczego? Czemu tak jest? Nam się wydaje, że to byłoby dla nas dobre, a niekoniecznie. Różnie bywa. Także właśnie życie Słowem Bożym też mi bardzo pomogło i ono po prostu daje siłę. Ja zauważyłam, że to mi daje siłę na co dzień. Kiedyś było tak, że ja wstawałam rano i na przykład jeśli miałam taki trudniejszy czas, to ja sobie myślałam, kolejny dzień, znowu to nie wyjdzie, znowu tamto nie wyjdzie.
będzie ciężko, w ogóle nie chce mi się wstawać. Tak się czułam, tak po prostu muszę wstać i coś robić, bo trzeba, bo obowiązki wzywają. A później, jak właśnie uwierzyłam w te słowa Jezusa, że On spełni nasze pragnienia, jeśli będziemy właśnie szukać najpierw Królestwa Bożego i na tym się skupimy, nie na tym, żeby osiągać nasze cele, tylko właśnie my się skupimy na Jezusie, On się skupi na nas. W Biblii mamy, że powierz Panu swą drogę, On sam będzie działał, więc On to wszystko poustawia tak, żeby było dobrze. Jak uwierzyłam w te słowa, ja wstaję i mimo, że na przykład coś się nie udaje, to ja się nie załamuję. Ja wiem, że to jest kolejny dzień, który będzie miał wiele pięknych zdarzeń. Kolejny dzień, właśnie kolejne możliwości też, żeby zrobić coś dobrego. Tak więc jakby myślenie się zmieniło, prawda? Zupełnie. Wtedy taka załamka totalna, a teraz każdy dzień to jest nowa szansa i po prostu działaj. Chodzi o to, żeby działać, żeby mieć plan. Podobają mi się słowa, działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Także dawaj z siebie wszystko, On właśnie dopełni tego dzieła i będzie z Tobą, będzie współdziałał we wszystkim dla naszego dobra i właśnie tego trzeba się trzymać. Pozdrawiam Was wszystkich i właśnie pamiętajmy o tym, żeby Słowo Boże nas prowadziło, skupmy się na tym, a wszystko inne będzie nam dodane. Wkrótce kolejne filmiki, dziękuję Wam za wszystkie miłe słowa i komentarze przeróżne, za to, że w ogóle dzielicie się swoimi przemyśleniami ze mną właśnie pod filmami. Jest bardzo to dla mnie takie cenne i bardzo to doceniam. Dziękuję.